Zapraszamy do Malta. Witam Was tutaj, cześć i czem, Avizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Zapraszamy do Merta. W tym miejscu jest przystanek Warszawa Gołąbki, który znajduje się poza granicami Warszawy. Jak widzieliście tutaj na ujęciu, Ursus był bezpośrednio była kreska, gdzie jest granica. Możecie sobie zobaczyć dokładnie to na mapach OpenStreetMap, gdzie są wszystkie dane naniesione bezpośrednio z urzędów. Dlatego też nie ma przedłużenia metra tutaj. Ale nie, szczegóły są zupełnie inne. Czemu metro nie dojedzie do właściwie Gołąbek, przystanku kolejowego? Pytania takie mam właściwie bardzo często, mi się pojawiają w komentarzach, więc na wstępie od razu to wytłumaczę. Ponieważ to nie było planowane pierwotnie w budowie całej metra. Pierwotnie miało metro połączyć się pod ziemią, właśnie pod Wisłą, zrobić przejazd dla pojazdów wojskowych bezpośrednio właśnie z tej linii kolejowej, która tutaj się znajduje, czyli z LK3 do linii kolejowej, która znajduje się na Koziej Górce, dzięki czemu pociągi mogłyby jechać bezpośrednio przez Wawer, Targówek czy inne rejony. Taki był pierwotny zamysł, a tutaj miała być stacja techniczna postojowa, by faktycznie był wjazd do tunelu i nie było planów, żeby tu po prostu budować nowej stacji kolejowej, stacji metra połączonej ze stacją kolejową, ponieważ by to jeszcze mocniej dociążyło linię metra, no a sam przystanek Warszawa Gołąbki znajduje się poza Warszawą, więc metro poza Warszawą, no to nie brzmi dobrze. Przynajmniej nie brzmi jak coś, co mogłoby być realne z aktualną polityką miasta, tym bardziej, że metro w teorii wyjechało poza Warszawę, ale to jest tylko i wyłącznie fragment stacji techniczno-postojowej. Ale dobrze, przejdźmy do tego, co jest ważne w dzisiejszym odcinku, czyli metro. Mogłem się tu chwilę rozgadać, bo sam film jest bardzo długi, bo dużo się tutaj dzieje. W tym miejscu jesteśmy bezpośrednio nad stacją właśnie techniczno-postojową Karolin, która wcześniej się nazywała jeszcze STP Mory, jak ktoś z Was pamięta. Samo STP jest bardzo dużym placem budowy, w związku z tym są tutaj nawet dwa biura budowy. Jak widzicie, one dopiero powstają, ponieważ na razie prace w tym miejscu są niezbyt widowiskowe. W sensie, tak, możemy tutaj zobaczyć wyrównywanie i przygotowanie terenu pod plac budowy. To jest oficjalne stanowisko, czyli przygotowywanie terenu pod plac budowy, wyburzanie budynków, które są na trasie, usuwanie drzew, które są do likwidacji, czy budowa dróg dojazdowych, na przykład do biur budowy. To wszystko aktualnie jest realizowane w ramach całej inwestycji i tutaj jest jeden z fragmentów, który właśnie jest poza granicami Warszawy, czyli metro poza Warszawą. W tym miejscu ta brama bezpośrednio wjazdowa na plac budowy w ogóle się znajduje poza stacją tą STP Mory, bo pod wiaduktem nie będzie STP, ale chodzi o to, że do wiaduktu się ciągnie, a przed wiaduktem kończy się granica miasta stołecznego Warszawy, nawet kawałek jeszcze wcześniej niż przy wiadukcie. W związku z tym to nie jest duży obszar, ale to jest kilkadziesiąt metrów, czy nawet może kilkaset metrów kwadratowych poza granicami miasta, co powiem, że robi wrażenie. Przy okazji Ożarów Mazowieckich może się cieszyć, że mają metro, przynajmniej w teorii, w swoich granicach. Natomiast nie cieszmy się tym tak od razu, bo tutaj jest betoniarnia, jak wy mi tam pisaliście w komentarzach, która cały czas funkcjonuje w tym miejscu i o ile możemy tutaj zobaczyć na płocie właśnie tej betoniarni, że nie dla budowy metra, bo z odszkodowania, to jestem ciekawy, jakie jest dokładnie stanowisko ich i co właściwie poszło. Jakbyście chcieli skontaktować się ze mną, to zapraszam, link do mnie w opisie i link mail do mnie w opisie jest jak zawsze lub w komentarzach. Dajcie znać, może jakiś wywiad i bezpośrednią informację od Was, bym się dowiedział, czy faktycznie nie dostaliście odszkodowania, jak to wygląda. Owszem, widziałem nawet już ten reportaż w Alarmie, który był zrealizowany właśnie z osobami, które mają ten teren betoniarni właśnie. No i na razie się nie wynoszą. Oczywiście to jest kwestia czasu, miasto wcześniej czy później, niezależnie od tego, jakie będą środki, wyrzuci tą firmę stąd, ale bądźmy szczerzy, chyba nie chcemy mieć metra kosztem czyjejś firmy, żeby po prostu ktoś stracił swoje miejsce zarabiania pieniędzy na utrzymanie, więc mam nadzieję, że to będzie jakoś zrobione polubownie i może nie jakoś też sądowo. Znaczy pewnie będzie to sądowo zrobione, ale tak, żeby dało się to jakoś zrobić, żeby metro też było budowane. Bo to jest pośrodku stacji STP Karolin i to musi być zrealizowane przed
budową, w sensie przed rozpoczęciem tam prac budowlanych. Wobec tego nie ma po prostu przejęcia gruntów, bo przy stacji Karolin, która się znajduje w tym miejscu, nie ma takich problemów. Tutaj, przynajmniej z tego co ja wiem, tutaj takich problemów nie ma. Sama stacja, która w tym miejscu się znajduje, będzie stacją końcową i będziemy mieli właśnie pociągi na trasie Karolin-Brudno na całej drugiej linii metra i to się nie zmieni na przestrzeni najbliższych kolejnych kilkudziesięciu pewnie lat, bo nie są planowane przedłużenia z raczej oficjalnych źródeł, które są do podjęcia, a nie jakimiś elementami kart wyborczych czy innych rzeczy. Co ważne, na razie tutaj mamy głównie prace rozbiórkowe przy budynkach, bo ten jeden budynek właśnie, który widzimy, jest całkowicie do rozbiórki, bo jest na trasie, no, co prawda nie samej stacji, ale torów odstawczych, bo oczywiście za tą stacją będą tory odstawcze, aby pociągi mogły po prostu nie wyjeżdżać zawsze na STP, tylko też tak jak na Kabatach na przykład, czy na Młocinach, czy na Brudnie, po prostu mogły zawracać bezpośrednio za stacją. No bardziej na Kabatach, bo tam mamy STP też i też są po prostu tory odstawcze za stacją Kabaty. Natomiast w tym miejscu, gdzie teraz patrzymy, będzie dokładnie stacja. No i na razie prace polegają na odgrodzeniu terenów, wydzieleniu wszystkich działek i zatwierdzaniu na razie powoli już tymczasowej organizacji terenu. Ponieważ w tych miejscach, no, możecie się domyśleć, tak? Większość ulic, które tutaj widzimy, będą musiały być całkowicie zamknięte, bo po prostu one są na trasie metra, trasie budowy metra. Na przykład ta ulica, którą widzimy tutaj z boku po prawej, całkowicie będzie odcięta. Czy przejście dla pieszych będzie? Tego się nie dowiedziałem, a chciałem się dowiedzieć, niestety nie miałem informacji. Ale ulica Sochaczewska, bo tak się właśnie nazywa, będzie całkowicie zamknięta dla przejazdu samochodów. No, będą oczywiście dojazdy do posesji jakoś zapewnione, nie mam żadnego pojęcia w jaki sposób, ale jakoś będą, muszą być po prostu. Natomiast prace budowane tu niedługo się rozpoczną, a w tym miejscu, gdzie właśnie patrzymy, tutaj jest ogrodzenie, bo w tym miejscu będą dwa wyjścia z stacji metra, oczywiście z windami. Ogólnie ta stacja jest przygotowana pod duży natłok pasażerów, choć na razie takiego nie będzie. Dopóki nie będzie parku jedź, to tutaj dużo osób nie dojedzie. Będą tylko dwie, góra trzy linie 700 dojeżdżały w te rejony i innych właściwie okolic nie ma, przez to, że to nie jest w jakikolwiek sposób połączone z koleją. Można by puścić jakiś na przykład szybki autobus Warszawa-Gołąbki metro Karolin, ale wątpię, żeby powstał, szczerze powiedziawszy, bo taka trasa, o ile autobusem, jeżeli dobrze by był zrealizowany, to by dojechało się tutaj w 7 minut, ale to jest 7 minut i dwie przesiadki. To jest już mało wygodne. Nie wiem, czy ktoś z tego by korzystał. Chociaż domyślam się, że na pewno parę osób byłoby chętnych. Natomiast w tym miejscu będzie właśnie ta stacja Karolin i też będzie miała większy natłok pasażerów, kiedy zostanie wybudowana ulica bezpośrednio stąd, od stacji Karolin do Chrzanowa, na tej trasie jak teraz lecimy, ale zanim to powstanie, to spokojnie, to jeszcze poczekamy. A po drodze jest wentylatornia VZ1, która jest odgrodzona. Na płotach możemy zobaczyć napis, że to jest stacja metra C20. Ja nie wiedziałem, że Kondratowicza jest długo budowana, ale może się coś zmieniło. Oczywiście sobie żartuję, po prostu płot przyjechał bezpośrednio z innych placów budowy, właśnie ze stacji C20 czy z innych miejsc. W związku z tym, no, napisy nie wszystkie muszą być idealnie tam porozwieszane jeszcze. Ale lecimy dalej, bo wentylatornią, to jest pierwsza wentylatornia, jaką tutaj faktycznie będziemy mieli. A tu mamy stację Chrzanów. Chrzanów w tym miejscu będzie się znajdować. No i oczywiście całkiem dużo tutaj będzie ciekawych inwestycji. Między innymi wyjścia bezpośrednio w ciągi piesze i chodniki pomiędzy budynkami. To jest całkiem dobrze tutaj zrealizowane właśnie w tej okolicy. Pomimo tego, że te osiedla są dosyć mocno pozamykane pomiędzy sobą, to w tych miejscach faktycznie jest pozostawione to miejsce, aby dojście do metra było pozostawione całkiem dobrze. Stacja będzie się znajdować bardziej po prawej stronie. Jezdnia już niedługo będzie zamknięta i autobusy 249 będą dojeżdżać, ale trochę inaczej. Batalionów chłopskich będą przejeżdżać, będą miały też tymczasową tam pętlę, znaczy kierunek, bo pętla Chrzanów to nie jest pętla, ale po prostu będą jechać kierunek Hopera, jak dobrze pamiętam, i batalionów chłopskich będą przyjeżdżać, a do Chrzanowa, tutaj tego przystanku jako takiego, będzie dojeżdżać tylko 743. Tu przy okazji taki mały fragment, który muszę powiedzieć po prostu, no to jest Nowa Człuchowska. Jak widzicie, mnóstwo nowych osiedli po lewej stronie tutaj się buduje i ulica Nowa Człuchowska, która właśnie stąd będzie się ciągnąć od Lazurowej dalej prosto do Chrzanowa i będzie realizowana przez tego dewelopera, z tego co pamiętam, co buduje właśnie te budynki
mieszkalne po lewej stronie. Przy okazji dla niego to będzie bardzo dobry chwyt, bo w ten sposób bardzo szybkie będzie dojście do stacji metra. No i dobry dojazd dla Chrzanowa, więc Chrzanów będzie się oczywiście cieszyć z tego powodu, bo im brakuje takiej dobrej drogi wjazdowej. Nawet nie chcę wam mówić. Zresztą pewnie wiecie, osoby, które tutaj mieszkają, domyślam się, dajcie znać w komentarzach, może się mylę, ale Szeligowska w tym miejscu w godzinach porannych to raczej jest, to nie jest dobra ulica do wybierania się na przejazdy, zwłaszcza, że przy Ulazurowej jest dosyć mały wyjazd stąd, jeszcze przy Lidlu. Także no tak, tutaj na razie tak jak przy większości placów budowy jest wstępnie wyrównany teren, nie ma już tych krzaków, ogólnie roślinność została całkowicie zlikwidowana, nie tylko przez śnieg i zimę, no i odgrodzony cały płot, więc mniej więcej widzimy. Tutaj też będą niedługo się trwały prace, właśnie pomijając zamknięcie jezdni, to będą też trwały prace bezpośrednio przy zmianie, wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu dla pieszych. Nie będzie dwóch chodników, będzie tylko przejście bezpośrednio pod blokami. To jest jedna z takich zmian, a dojazdy do parkingów oczywiście pozostaną, bo muszą być dojazdy do posesji. Tutaj przy okazji też, przepraszam was za błąd, który powiedziałem wcześniej, to była wentylatornia V02. V01 nie ma, bo to by musiało być pomiędzy SCP a stacją Karolin, a ja tam nie powstaję. A tu dalej mamy wentylatornię V03. Tutaj wiecie, z tymi wentylatorniami to ja na początku zawsze mam problem z nazywaniem poprawnie, bo one są od jednej lub drugiej stacji, która jest po prostu na trasie. Wentylatornia V03 będzie się znajdować tutaj pomiędzy blokami, a na razie jest tylko wygrodzony mały fragment działki. I tyle. Tutaj też długo, zbyt szybko nic, raczej większe prace się nie rozpoczną, po prostu tutaj nie ma też potrzeby. Czy ulica będzie zamknięta podczas dalszych prac budowlanych? Możliwe, chociaż miejmy nadzieję, że nie, ale z tego co kojarzę, tunele, te obydwa, które tutaj będą, będą właśnie jakoś pod tą ulicą, więc pewnie będzie trzeba wyłączyć z użytku tą ulicę i wtedy 249 pewnie będzie jeszcze bardziej ograniczona, jeżeli w ogóle pozostanie. Stacja Lazurowa, czyli ostatnia stacja na nowym odcinku, który jest budowany, znajduje się w bardzo ciekawym rejonie. Będzie podobna jak Wilanowska, bo będzie pod kątem do całej osi ulic, która tutaj jest, czyli osi ulicy Gruszewskiej, czy ulicy Lazurowej, obok Ronda Wolna Europa i obok budowy drugiej jezdni Lazurowej, o której niedługo będzie też film. Natomiast mamy tutaj też pętlę autobusową i tramwajową osiedle Gruszewska, czy stację benzynową i McDonald's, który już wiem, mogę powiedzieć wszystkim mieszkańcom okolicy, McDonald's pozostanie, nieważne na jakim etapie będzie budowa. Wykonawca wie doskonale, że jeżeli zamknie tam restaurację i bezpośrednio też stację benzynową, to ich zastrzelicie, więc tego nie będą robić. To taki oczywiście uśmieszek ode mnie, ale faktycznie pytałem się o to, czy nie będzie jakiegoś momentu, kiedy trzeba będzie zamknąć, trzeba wyburzyć, czy przenieść. Nie, nie będzie takich problemów. Jest to owszem kawałek dalej od stacji, ale nigdy nie wiadomo, jak to się wszystko potoczy. Ale spokojnie, będzie można cały czas jeść fast food, no i przy okazji budowniczowie z metra będą mogli w końcu nie tylko chodzić do Żabki, jak zazwyczaj to było. Ale dobrze, przejdźmy do tego, co jest faktycznie ważne. To jest pętla autobusowa. Na pewno wiem i domyślam się, że część z was jest zainteresowana, czy ona pozostanie podczas budowy. No wiecie, jeżeli stacja znajduje się centralnie pod pętlą autobusową, to raczej nie. Pętla autobusowa na razie oficjalne stanowisko jest takie, że będzie przeniesiona bliżej pętli tramwajowej. Gdzie to będzie? Nie mam zielonego pojęcia. Czy w pętli tramwajowej, czy za pętlą, w pętli, obok pętli, nad pętlą. Gdzieś ma być, tak to powiem. Pętla tramwajowa z kolei ma być użytkowana i wykorzystywana przez cały okres budowy z jakimś tam maksymalnym wyłączeniem na okres 2 miesięcy i to będzie preferowane w okresie, kiedy jest mały ruch dla tramwajowy, czyli najprawdopodobniej to będą jakieś wakacje, raczej nie te, tylko kolejne wakacje, kiedy faktycznie będą prace tam przy niektórych wyjściach, bo one wtedy faktycznie dosyć mocno nachodzą na linię tramwajową, która tutaj jest po prostu na styku z nową stacją metra. Tutaj jest już nowy biur budowy, który jest najbardziej zbudowany jako jedna całość i tak ta górka została rozbita całkowicie przy pętli autobusowej. Czy ta górka wróci? Szczerze wątpię. Wiem, że to było świetne miejsce do jeżdżenia na sankach, zwłaszcza zimą, teraz zebrali tą górkę, ale tutaj będą po prostu nowe wyjścia i to będzie zupełnie inaczej zrobione w tej okolicy, więc raczej te górki już tutaj nie powrócą. Ale tak, biur budowy się pojawiło i raczej to jest najwięcej, co się pojawi w najbliższym czasie, bo pętla autobusowa ma działać do jakoś marca, kwietnia, jak dobrze pamiętam, i dopiero później będzie budowanie
właśnie marzec, kwiecień, nowej tymczasowej pętli autobusowej i dopiero jak się będzie wybudowana i już użytkowana nowa pętla autobusowa, to wtedy będzie można rozpocząć pracę przy wyburzeniu tej starej. A do tego czasu na spokojnie autobusy będą jeździć. Ale gdzie oni to wcisną i jak te autobusy tutaj będą jeździć, tego nie wiem. A jestem bardzo ciekawy. Nie będę ukrywać, że tak samo pewnie jak wy, jestem tego bardzo ciekawy. Natomiast po drodze mamy jeszcze dwa obiekty. Jeden obiekt budowy metra, a drugi obiekt informacyjny. W tym miejscu dokładnie znajduje się punkt informacji budowy metra na Bemowie. Jakiś dziwny ten napis zrobiłem, no ale wiecie mniej więcej o co chodzi. Zapraszam tutaj, jak chcecie dowiedzieć się więcej niż ode mnie, częściej niż ode mnie, to oni są czynni w tygodniu tam w całkiem sensownych godzinach, z tego co każe do 19, to jest ważne, od której godziny to 9, 19, jakoś tak mniej więcej są czynni. Jak chcecie się czegoś dowiedzieć, to tam, bo ja nie zawsze robię filmy. W tym miejscu jeszcze jest jeden obiekt, to jest bezpośrednio komoda demontażowa 04, czyli KD04. Tutaj w tym miejscu będzie znajdować się zaraz za stacją metra, tu będą wyjmowane tarcze TBM, które najprawdopodobniej za jakiś rok, półtora roku będą rozpoczynać swoją pracę i przez rok będą wiercić nowe tunele. Tak mniej więcej to wyglądało na poprzednich odcinkach, więc domyślam się, że tu będzie podobnie. Ale to by było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i tym dziwny dzwoneczek. Zapraszam Was na grupę na Facebooku, co się dzieje w metrze, bo tam też rzucam posty z budowy metra. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Link do tej grupy jest oczywiście w opisie, a kolejny film zapraszamy do metra, tutaj pojawi się za 2 miesiące, bo mimo wszystko na razie dużo się nie dzieje, zwłaszcza jak jest teraz zima, ale za 2 miesiące już się trochę więcej wydarzy, chyba że coś będzie specjalnego, to wtedy się pojawię trochę wcześniej. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Mam nadzieję, że całkiem dużo powiedziałem i pokazałem ciekawych rzeczy, bo nagrywanie teraz tej inwestycji, powiem Wam, że jak nagrałem ją w tak chyba z 3-4 godziny to nagrywałem, doszedłem do tego punktu, tam poszedłem się napić wody i oj, musiałem się trochę ogrzać, bo zimno to tu było. Cześć!